Wizyta ministrów w szkole podstawowej w Mysłakowicach rozpoczęła się od spotkania z dziećmi. Jego przewodnim tematem było zdrowe odżywianie oraz sport. Jak widać, upominki, które otrzymały pod koniec tych zajęć, wywołały wiele uśmiechu na ich twarzach. Podobała mi się nawet. A o czym rozmawialiście? O sporcie, co lubimy najbardziej uprawiać i o tym, co lubimy najbardziej jeść. Bardzo mi się podobało. Rozmawialiśmy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jakie jest nasze ulubione warzywo i były jeszcze takie małe zajęcia. Bardzo fajnie było, panowie bardzo mili. Dostaliśmy słuchawki bezprzewodowe, skakanki z żabą. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, na której zainaugurowano nowy program przygotowany dla dzieci z klasy 1-3. Z panem ministrem, z panią minister, z panem wójtem, z dyrektorem szkoły chcemy zainaugurować bardzo ważny program zdrowotny. Program zdrowotny, który polega na edukacji, na tym, że razem dla klas 1-3 przygotowaliśmy bardzo takie ciekawe, nowoczesne materiały, które mówią o tym, jak zdrowo żyć, jak się żywić, jak właśnie dbać o aktywność fizyczną. Junior Edużywienie, jesz, za 20 milionów złotych wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. Ten program polega na, to jest program badawczo-edukacyjny, który w efekcie pozwoli skorzystać nauczycielom w całej Polsce z profesjonalnych materiałów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. Podczas konferencji wspomniano o inwestycji, która jest realizowana w Mysłakowicach. Lada moment, mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy otwierać nową szkołę. Z pieniędzy z Polskiego Ładu, ale także ze Sportowej Polski, czyli z pieniędzy rządowych, trafiło tutaj na te cele edukacyjne w ostatnim czasie 25 milionów i myślę, że te dzieci, które dzisiaj widzieliśmy, wspaniałe dzieci, wszystkie dzieci z tej gminy, no będą miały wspaniałą szkołę. Mam nadzieję, że uda się w najbliższym czasie, czyli w ciągu najbliższego roku, dokończyć budowę nowej szkoły i dzieci będą mogły realizować ten nowy program prozdrowotny na pięknej, dużej hali sportowej, a nie na sali balowej, jak teraz odbywają się zajęcia. Na naszej antenie będą mogli Państwo śledzić kolejne etapy budowy tej szkoły.